W końcu udało mi się kupić figurkę, za którą od długiego czasu latam. Dlaczego w końcu i dlaczego od bardzo długiego czasu? Ponieważ ta figurka szybko wysiada się w polskich sklepach i jedynie szło ją kupić na Ebayu, Amazonie czy innych zagranicznych portalach w bardzo dużych cenach. Nie licząc jeszcze sobie drugie tyle za przesyłkę. W końcu udało mi się od kogoś kupić w Polsce tą figurkę dużo taniej niż normalnie i Jestem zaskoczony, w jakim opakowaniu to przyszło. Matko jedyna, to chyba jest mobil, a nie moja upragniona figurka. A figurką, która czaiła się w tym ogromnym pudełku, jest uwaga: Man Bat od McFarlane Toys. Wow, w końcu mi się to udało zdobyć i dużo taniej niż normalnie ta figurka kosztuje. Poszło jednak z tym kosztem, że nie mam ani pudełka ani żadnych akcesoriów do tej postaci. Taż postać dla żadnych akcesorów tak naprawdę nie miała, jedyne co by były podawane to podstawki do stóp, które pomagają tą figurkę utrzymać no, w należytej pozycji. Ta figurka jest dosyć ciężka, szczególnie jeżeli mówi się o tym górnym korpusie, więc przy takim korpusie i takich nóżkach no, niestety ciężko byłoby jakkolwiek tą figurkę ustawić raczej tak samą sobie, jeżeli miałaby stać w niezachwianym stopniu, a, a nie, uwaga, stoi! Wow. Dobra, co moje poprzednie słowa. Sorry, to jest moje pierwsze doświadczenie z tą figurką. Figurka normalnie kosztuje 200 zł, mi się udało ją kupić za 165 plus opłaty dodatkowe, przesyłka to wyszło 180. Uważam, jak to za dobry zakup i pierwsze, co mi się rzuca jestem pod wrażeniem, to ile tutaj detali. Tutaj mamy sierść naszego potwora i jak ona jest Pięknie wykonana w detalach. Dodatkowo, troszkę to polakierowane jest, aby to się tak świeciło. Co daje lepsze wyrażenia. Jeżeli mówimy o samym pyszczku, no to wow, te zębiska są właśnie zrobione. Oczy, te uszy świetna sprawa. Tutaj jeszcze mamy dodatkowe owłosienie na rękach, po obydwu stronach. No i same skrzydła. Nie dość, że mamy te nierównomierne kształty. To jeszcze dochodzą żyły, zarówno po tej stronie. No właśnie, jak i pod, po tej stronie, czyli w obydwu tematach mamy, tak? A tu jeszcze widzimy, że jest, są oddzielone te skrzydła. No i same skrzydła, coś pomiędzy plastikiem a gumą, tym bardziej, że o, na przykład tutaj zakończenia, tu już jest na pewno guma, to jest bardzo cieniutkie i można śmiało wyginać. Plecy tak samo są takie wyżułowane i jeszcze widzimy lekką frakturę na tych plecach, abyśmy widzieli, że to jest skóra jakiegoś stworzenia. Spodnie, no to jak zwykłe spodnie, są ładnie dorobione w szczegółach, ale co się także rzuca, że z przodu są takie urwania, bo faktycznie jak pamiętamy, nawet z Batman Tas, jak ten potwór się przemieniał w swoją formę, no tutaj ściuchy były zdzierane. Tutaj jeszcze dochodzi taki pasek. Ogólnie z tego co obserwuję, wszystko ładnie w detalach jest zaprojektowane. To samo jeżeli chodzi o stópki, naprawdę świetna robota i warta swoich 200 zł. Jeżeli chodzi o elementy ruchome, no to pyszczek sam siebie na boczki, delikatnie w przód, tył. To tutaj, jakby to nazwać sierść, czy co to będzie, też jeździ tak dookoła, ale to nawet niezależnie od ruchów głowy. To samo się może po prostu jeździć. Ręka na boki, przód, tył, i także zgina się tutaj w łokciu. Można spokojnie wyprostować. Po drugiej stronie, z tego co obserwuję, też mamy taki zakres ruchów. ManBat tutaj potrafi się tak gibać na boki, ale widać, że jest to nawet zgięcie troszkę większego formatu. Fajnie. Ciekawe, czy to samo siebie jest takie swobodne ruchome, czy tuż już jest trochę wyrobione, nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o nogi, tył, przód, no nie, nie lata to, jak widać, że to nie było za bardzo używane. No i tutaj w kolanach widzę, że jest punkt, tak możemy zgiąć, ale nie możemy wyprostować. Samo siebie jest to narzucone, żeby troszkę to było jednak zgięte. No i stópka, tutaj mamy taki zakres na boki, jak i paluchy też chodzą po drugiej stronie, też to samo będzie. No i dobra, to pewnie dlatego tą figurkę nawet samą siebie da radę tak ułożyć, tak jak przed chwilą widzieliście. Jeżeli chodzi o jej wymiary, to jest przeogromna. I tutaj zróbmy mały taki teścik, ornując figurkę do innych, które wcześniej widzieliście na kanale. Mam tutaj jeszcze Aquamena. No i <grymna> o matka, ogromna różnica między nimi, co nie? A jeszcze mam Clayface'a, którego dawniej kupowałem. No i tak, widać, że Man ba... Clayface'a jest zbliżony, ale jeżeli mówimy o Aquamenie, czyli takim bardziej tradycyjnym formacie. I rozmiarach figurek. No tu już dużo odstaje. I ciekawe, jak to liniką dokładnie wyjdzie. Tak, mam tu swoją zjechaną linijkę. No to uwaga, wychodzi, że wysokość to jest takie 20 do 21 cm. Ok, ciekawe, jeszcze jak łapska, jak to się tak rozłóżmy. Czekaj, czy możemy. O, to nawet te skrzydła same siebie troszkę chodzą. Zobaczcie tutaj, ciekawe. No dobra, jak weźmiemy tak go na Jezusa. To na Jezusa mamy szerokość 30 cm bydle, bydle, bydle. Bydle, które jednak jak widzieliście przed chwilą idzie ustawić. Tutaj tylko trzeba troszkę stópkami ten, ale właśnie fajnie, że postać ma aż taki wachlarz ruchów, więc idzie go bez problemu ułożyć w takiej pozycji nawet. Super. Jestem zadowolony z zakupu. Długo latam z tą figurką, nie żałuję wydanej kasy, nawet jeżeli miałbym kupić tą figurkę jaką nową to wydałbym spokojnie te dwie stówki, bo uważam, że warto. Wykonanie topka, bardzo duży zakres ruchów, świetne detale. I co tu mówić? Jeżeli planujecie kupić, myślę, że warto. I jeżeli planujecie kupić, szukajcie tej figurki. Nie jest łatwo. To tyle ode mnie. Dzięki Wam wszystkim za uwagę.